liczance. Stinky i Jake dzisiaj odwiedzą twój dom. Na ziemi, w powietrzu i w morzach całej kuli ziemskiej spotkacie niesamowicie niesamowite zwierzęta. I w naszym programie też. Witamy wszystkie zwierzaki i naszych futrzastych kolegów, którzy prowadzą ten program. A oto Stinky i Jake. Stinky i Jake już tu są. Witajcie wszystkie zwierzaki na świecie. Cześć, jestem Stinky. A ja Jake. Dzisiaj zobacz... Stinky, akurat teraz musisz jeść. Przepraszam, nie mogłem zjeść tego w domu, bo mama mi nie pozwoliła. Ona mówi, że jem jak proszek. I ma rację. Nie mógłbyś jeść tego inaczej? A można jeść inaczej? Oczywiście, zobaczysz, nasi goście, pelikan i flaming, mają swój własny sposób jedzenia. Może się czegoś od nich nauczę. Wielu rzeczy możesz nauczyć się z naszego programu. Coś ty! A, nieważne, skończ prędko z tym jedzeniem, bo zaczynamy, dobrze? My się tu czegoś uczymy? Coś podobnego. Oto nadeszła pora, no. Na zwykłe, niezwykłe. Dzisiaj dowiemy się, ile jedzenia zmieści się w wielkim dziobie pelikana. Ale ma wielki worek pod dziobem. Na pewno może sporo w nim zmieścić. Masz rację, Armstrong. Pelikany potrafią połknąć ponad 10 kg ryb naraz. Ponad 10? Ciekawe, ile karasi może zjeść pelikan. Karaś waży przeciętnie około 0,5 kg razy 3 podzielone przez 6. Armstrong, wiesz już, ile karasi może zjeść pelikan naraz? Dużo. Dzięki wielkiemu workowi pod dziobem. Kolejny zwierzak, który je dużo, prawda, że to... O, tak, to niezwykłe. Jacek, znowu poczułem głód. Chyba nie będzie ci przeszkadzać, jak sobie trochę pojem. No ja w zasadzie nie... A teraz mieszkaniec Europy, Afryki, Azji, Australii i Ameryki Północnej. Ameryki. Nasz gość, pelikan Paul. Jedzenie? Nie, to niemożliwe. Przecież tutaj nie ma żadnej wody, a jem tylko to, co jest w wodzie. Cześć, chłopaki. Macie jakieś żarełko? Tak. Chcesz chrupek dla tchórza? Nie, dziękuję. Pelikany jedzą tylko ryby. Widzisz, synki, czegoś już się nauczyłeś. Coś ty, ekstra. Jeszcze wielu rzeczy musicie nauczyć się o pelikanach. Popatrzcie na film. Będzie film. Fajnie. Widzę, że pelikany świetnie latają. Dzięki, Jake. Latamy dobrze, bo musimy dużo latać. W czasie lęgowym, gdy karmimy młode, robimy ponad 7000 kilometrów, latając między wodą i gniazdem. Twoje gniazdo też tu gdzieś jest? Oczywiście. Pelikany budują gniazda zawsze w pobliżu wody, bo tam są ryby. Powiedz, Paul, co to za pelikany? Zaraz. To jest Ella, Tom, Freddy, Charles, Nie, a o to mi chodzi. Nie chodzi mi, jak się nazywają, ale dlaczego są razem? Aha, jesteśmy towarzyskie. Gniazdujemy w dużych grupach, czyli koloniach pelikanów. To jest Jazlyn. Tak jak ja, jest cała biała. I tak jak ja, ma żółty worek pod dziobem, którym łowi ryby. Łowisz ryby w worek? Każdy tak robi. Ja nie, ja jem jak prosiak. Ja myślałem, że jesteś tchórzem. Lepiej zmieńmy temat, Paul. Powiedz nam, co robią te pelikany. Łowią ryby. Najpierw śledzą uważnie, co dzieje się w wodzie, a jak zobaczą ławicę ryb, błyskawicznie zanurzają głowy i ładują ryby do worków pod dziobami. Gdy łowimy pod wodą, mówimy, że stajemy na głowie. Czy jecie też duże ryby? Jasne! Potrząsamy głowami o tak. Robimy to, żeby osuszyć ryby z wody i tak nimi obracamy, aż wpadną nam na dno worka. Połykacie ryby w całości? Tak, jedzą tylko dorośli, ale mamy swój sposób, żeby karmić pelikaniątka. One muszą dużo jeść, jeśli chcą wyrosnąć na zdrowe i silne ptaki, ale same nie potrafią łowić ryb. To co robicie? Przynosimy im jedzenie do gniazd. Mamy je w workach trochę już przetrawione. Otwieramy dzioby i pelikaniątka wyjadają to, co jest dla nich przeznaczone. Widzicie, jak ten ciemno opierzony żółtodziób dostaje obiad od taty? A mama mówi, że ja brzydko jem. Może to pięknie nie wygląda, ale w ten sposób młode dostają wszystko, co jest im potrzebne do rozwoju. A jak dużo zjada młody pelikan? Około 2 kg ryb dziennie. Zanim pelikaniątko zacznie same łowić ryby, jego rodzice muszą zdobyć dla niego blisko 100 kg ryb. Czy rodzice pelikaniątka nie są tym zmęczeni?
Są, ale muszą je karmić, jeśli chcą, aby żyło i było zdrowe. Młode chyba nie wstydzą się wyjadać wam z worków. Ani trochę, a im są starsze, tym bardziej są natarczywe. He, mamo, oglądasz nas? Może jem jak prosiak, ale nie jak pelikan. To rzeczywiście sposób, w jaki je stinki, wcale nie jest gorszy od sposobu, w jaki jedzą młode pelikany. Trochę bałaganią, to fakt, ale zjadają wszystko co do końca. Czy to boli, jak tak wkładają wam do dziobów swoje dzioby? To nieważne, i tak musimy im pomóc, bo są bezbronne. Na ptaka, który nie umie latać, czyha wiele niebezpieczeństw. Naprawdę? Jakie? Foki, rekiny i inne morskie zwierzęta polują na młode, pozostawione bez opieki dorosłych. Dopóki pelikany nie są w pełni opierzone, nie dadzą sobie same rady. Aha, to dlatego pelikaniątka są takie ciemne, a nie białe jak ich rodzice. Tak, bo nie mają upierzenia dorosłego pelikana. I mały, zostaw swoją mamę w spokoju. Już wszystko wyjadłeś z worka. Wkrótce ten młody pelikan zacznie się uczyć samodzielnie łowić ryby. Ale najpierw musi nauczyć się latać, tak? Tak. Gdy młode są już opierzone, całymi dniami obserwują, jak fruwają rodzice. Powoli dorastają. Skrzydła pelikanów są bardzo długie. Czy im to nie utrudnia lotu? Na początku bardzo. Skrzydło dorosłego pelikana mierzy ponad 2,5 metra. Dużo czasu musi upłynąć, nim młode pelikany nauczą się właściwie nimi posługiwać. Czy one chodzą do szkoły latania? W pewnym sensie. Najpierw biegają po ziemi i machają skrzydłami, próbując wzbić się do lotu. A potem stopniowo, dzień po dniu, łapią wiatr w skrzydła i unoszą się w górę coraz wyżej i wyżej. Latanie to coś wspaniałego. Tak, ta opowieść o pelikanach była świetna, dzięki. To ja wam dziękuję. Co mówi Stinky? Że było mu miło cię poznać i że już czas na maluchy w akcji. Nie chuchaj na mnie. A bo co? Bo ci cuchnie z dzioba. Nieprawda. Oj, prawda. Nieprawda. Prawda. Nieprawda. Prawda. Papa, pelam. Dzioby na kłodkę. Prawda. Nieprawda? Mamo, mamo, papa szczypie mnie w szyję. Powiedz jej, żeby przestała. Odczep się. Dosyć tego. Koniec wrzasków. Wcale mi nie cuchnie z dzioba. Cuchnący dziób, cuchnący dziób, cuchnący dziób. Z twojego dzioba cuchnie. Właśnie, że z twojego. Z twojego. Papa, pelam. Jestem już bardzo, bardzo, bardzo zmęczona tą waszą kłótnią. Proszę o ciszę. Proszę o ciszę. Dość! Czy wyraziłam się jasno? Przepraszam. Tak, mamo? Będzie mi już cicho. Teraz zobaczymy zwierzęta, które lubią jeść ryby. A ty, Stynki, lubisz jeść ryby? Ja lubię jeść. Jak widzę jedzenie, to jem. Miś brunatny lubi zjeść rybkę prosto z wody. Chętnie ją je. Mnie nie martwi to ani trochę, bo gdy zje rybę, to nie zje mnie. Grizzly miś sam rybki łyka, renifera też by zjadł. Ma bogaty swój jadłospis, nie jestem w nim na szczęście ja. Krokodyle jedzą ryby, wydry rybą żywią się. Myślę, co by było, gdyby zjeść wolały nagle mnie. Morskie ptaki w rybach gustują, dziobem wyciągają je. Niech sobie ile chcą nurkują, byleby nie jadły mnie. Wokół tyle jest różnych zwierząt, tę straszną myśl mi trudno znieść, że są wśród nich te, co nie wiedzą, że lepiej rybkę niż mnie zjeść. Zaczynamy. Jestem Gryzelda Szczurek i zapraszam wszystkich na mini teleturniej wiedzy o zwierzętach. Przestanie się pan drapać? Zobaczmy, czy ten zawodnik jest dobrze przygotowany. Gotów? Proszę odpowiedzieć na moje pytanie. A co wygram? Uratuje pan swoje życie. To odpowiem. A zatem, ile gatunków pelikanów żyje na całym świecie?
Czy to jest pana odpowiedź? Nie, nie, stoi pani na mojej łapie. Przepraszam bardzo pana, przepraszam. W porządku. Moim zdaniem jest dużo gatunków pelikanów. Nie, prawidłowa odpowiedź brzmi 7. 7 gatunków pelikanów żyje obecnie na świecie. Pelikan australijski, kędzierzawy, rogodzioby, mały, brunatny, różowy i ciemnoskrzydły. Nie pokażę pani filmu teraz? Skoro pan prosi. Tata! Popatrzmy na pelikana brunatnego. Pelikan brunatny żyje na wybrzeżach Ameryki Północnej. Symbolizuje stan Luizjana. Można go też spotkać od zachodnich Indii po Wenezuelę oraz na wybrzeżach Pacyfiku, od Kalifornii po Chile. Skrzydła pelikana brunatnego mierzą około 2 metrów. Dzięki podskórnym komorom powietrznym i kościom pneumatycznym ptak jest lekki, a gdy nie leci z wiatrem, to sam może zwiększać szybkość. Pelikan brunatny fruwa maksymalnie 30 metrów nad ziemią. I jak to widać na filmie, łowi ryby rzucając się lotem nurkowym do wody, mocno ją rozchlapując. Zawsze nurkuje pod wiatr. O pelikanie brunatnym opowiadała Gryzelda Szczurek. Stinky Jake, oddaję wam głos. Dzięki, Gryzeldo. Wiesz, Jake, mama na pewno by nie chciała, żebym jadł jak pelikan. To co ja mam robić? Może zapytaj o radę Iwa Karalusza? Chyba masz rację. On tak gotuje, że od razu odechciewa się jeść. A Stinky, a teraz wystąpią Iw i Stinky. Bonjour, bonjour, mes amis, Iw, jak Iw, Iw. Co? Mam wielki problem. Mama mówi, że jem jak prosiak. O, czy to nie obraza dla prosiaku? No mów dalej. Czy mógłbym w inny sposób jeść? O, naturellement, mon cher Iwo, nie odko. Ja i zawsze mówię, jedzenie świadczy o mnie. Mon présentation. Jak ja jem o tak, to znaczy, że jestem pszczołą. A jak jem o tak, no to jestem krową. A jeżeli jem o tak, to co to znaczy? O, jakie z ciebie głupiątko, to znaczy, że jestem głodny. Bardzo mi pomogłeś. Ciekawe, czy to dobre. Co ty robisz? O, rety, synki, o rety. O, jak tam te, no konsultacje z Iwem, jak tam? Niczym mnie nie poczęstował, miałem szczęście. O, nasz następny gość też je inaczej niż inni, może ci pomoże. A oto żyjąca w tropikach i subtropikach całego świata. Całego świata. Julia Flaming. Pięknie w tym waszym studiu. Ta wspaniała scenografia przypomina mi moją ukochaną dżunglę. Nie wyobrażam sobie bez niej życia. Witamy cię gorąco. Ja też was witam ciepło. Julio, opowiesz nam trochę o tym, jak jedzą flamingi? Wy chyba nie jecie jak prosiaki. Nie, flamingi jedzą w sposób zbliżony do pelikanów, ale zanim o tym porozmawiamy, pokażę wam, gdzie i jak żyjemy. O, będzie film. Oto jezioro na Kuru leżące w Kenii. Kenia. To jezioro jest jednym z kilku ulubionych miejsc flamingów, które podobnie jak pelikany tworzą ogromne kolonie. Tutaj widzicie małe, zupełnie bezradne piskle. To drugie jest trochę starsze, siedzi schowane pod skrzydłem matki. Żyjecie w koloniach, bo wspólnie troszczycie się o młode. Tak, Jake. Jedno z rodziców opiekuje się potomstwem, a drugie odlatuje zdobyć coś do zjedzenia. I wy też karmicie pisklaki tym, co już trochę strawiłyście, tak jak pelikany? Tylko starsze. Młodsze przez pierwszy miesiąc życia piją ptasie mleko wzbogacone krwią tętniczą. To z powodu tego czerwonego mleka flamingi są różowe? Nie, Jake. To, co jemy, powoduje kolor naszego upierzenia. Jak to? Zaraz ci wytłumaczę, Stinky. Spożywane przez nas jedzenie bogate jest w karoten. On powoduje to, że jesteśmy różowe. Czy to jest karoten? Wygląda jak zielone spaghetti. To nie jest karoten ani zielone spaghetti, tylko wodorosty, czyli rośliny żyjące jedynie w wodzie. Czerwonaki małe jedzą drobne rośliny wodne i drobne zwierzątka. Czerwonaki różowe, takie jak ja, jedzą też krewetki i skorupiaki. Teraz już wiemy, co jecie. No to chcielibyśmy wiedzieć, jak jecie. Podobnie jak pelikany, tak? Bardzo podobnie, a jednak nie tak samo. Tak jak pelikany, szukamy pożywienia w wodzie, ale nie mamy pod dziobami dużych worków. To co robicie?
Nasze dzioby wyposażone są w aparat blaszkowy, dzięki któremu złapane pożywienie odfiltrowujemy z wody. Co robią te flamingi? Mówimy, że stajemy na głowie. Pelikany też to robią. Zgadza się. Dorosłe flamingi zanurzają dzioby w mule i szukają pożywienia. To, co najbardziej lubimy, często znajduje się na samym dnie. Tam więc musimy szukać dla siebie kolacji. Synki, co ty robisz? Staję na głowie, Jake. Gdybyś lepiej uważał w czasie filmu, nie zadałbyś tego pytania. Ale to nie jest takie stanie na głowie jak nasze Stinky. Po pierwsze, tutaj w studiu nie ma wody. A po drugie, znalezienie czegoś do jedzenia nawet nam, flamingom, zajmuje dużo czasu. Dlaczego? No to, co jemy, jest bardzo małe. Aby zdobyć pożywienie dla siebie i rodziny, flamingi prawie cały dzień pływają i gromadzą pokarm na kolację. Czy to dobrze, że żyjecie w dużych grupach? Na pewno źle. Jak nasz wujek przychodzi w niedzielę na obiad, wyjada wszystko, a dla mnie nic nie zostaje. O nie, nie. U flamingów jest zupełnie inaczej. Wszyscy pomagamy sobie w zdobywaniu pokarmów, tak jak te flamingi pokazane na filmie. A co się dzieje, kiedy dwa gatunki flamingów żyją na jednym terenie? Nic się nie dzieje. My się nie kłócimy. Czerwonaki małe i różowe wysiadują jaja w tym samym gnieździe. Czerwonaki małe jedzą głównie drobne rośliny, a różowe bardziej lubią drobne zwierzątka. Nie wyrywamy sobie jedzenia i nie bijemy się o nie. Dzięki, Julio, za wykład. Sposób, w jaki jedzą flamingi, nie jest dla mnie. Ja już wolę jeść jak prosiak. Nieźle mu to nawet wychodzi. O tak, jest w tym dobry. Słyszałem, że masz śliczny głos. Zaśpiewasz coś dla nas? O, bardzo chętnie. Świetnie. Uwaga, piosenkę o ptakach wykona Julia i Bunny. By żyć musimy stale jeść, bez widelców obywamy się, łyżką też mówimy nie. Kto łyżkami dzisiaj je? Hej! Proszę cię! Pazury niepotrzebne tu, nie trzeba łap, nie trzeba nóg. Jedyne co tu trzeba mieć, to coś co dałoby się żreć. Och, dziób, dziób mieć trzeba, dziób, rób użytek z niego rób. Dziobem mówisz, dziobem jesz, potrzebny dziób jest, dobrze wiesz. Tak jak łyżka, ha, ha! Och, dziób, dziób mieć trzeba, dziób, rób użytek z niego rób. Ty dziobem mówisz, dziobem jesz, potrzebny dziób jest, dobrze wiesz. Dziób, dziób mieć trzeba, dziób, rób użytek z niego rób. Ty dziobem mówisz, dziobem jesz, potrzebny dziób jest, dobrze wiesz. Jak łyżka! Łyżka! Kocham dziób! A ślicznie śpiewałyście. Tak, ja nawet zapomniałem o jedzeniu, tak mi się podobało. Przecież przez całą piosenkę jadłeś. Jadłem, ale o jedzeniu nie myślałem. A teraz pora na konkurs. Kto jest naj? Dzisiaj dowiemy się, jaki ptak ma najdłuższe skrzydła. To chyba ja. O, niestety, Armstrong, nie możesz brać udziału w konkursie. Trudno, może to i lepiej. Nikt przecież nie miałby przy mnie żadnych szans. Czy ptakiem o najdłuższych skrzydłach jest flaming? Albatros wędrowny? Czy orzeł przedni? Zwycięzcą konkursu jest... Albatros wędrowny! Jedno jego skrzydło osiąga długość 1,5 metra. O, więc jego skrzydło jest prawie o 1,5 metra dłuższe od mojego. Albatros wędrowny otrzymuje dziś naszą pierwszą nagrodę. Słuchaj, Stynki, czy nie mógłbyś przestać jeść na chwilę? Miałbym przestać jeść? Niby dlaczego? Mam dla ciebie bajkę. O, dla bajki przestanę. No dobrze, dobrze, już zaczynam. Dawno, dawno temu, niedaleko bąbelkowatych kaskad niezwykłego jeziora Soda osiadło wielkie stado flamingów. Gdy dorośli trudzili się zdobywaniem pokarmu, pisklaki uczyły się chodzić. Uczyły się chodzić wolno i uczyły się chodzić szybko. Mała Frida ćwiczyła zawzięcie. Jak upadła, a zdarzało jej się to często, natychmiast wstawała i ruszała przed siebie.
Tak samo robiły inne pisklęta. Chodziły i chodziły. Rodzice z radością pokazywali dzieciom, jak mają ich naśladować. A dzieci z radością ćwiczyły, ćwiczyły i ćwiczyły. I tak wszyscy chodzili i żyli długo i szczęśliwie. I koniec. Bardzo piękna bajka, Jake. Znowu poczułem się... Radosny i szczęśliwy? Nie, głodny. No, no, co my tutaj mamy? Armstrong! Mówiłam ci, żebyś niczego nie ruszał. To bierzemy na piknik. Nie możemy zjeść teraz. Nie, teraz czas na wycieczkę. Piknik urządzimy sobie w Mauretanii, leżącej w zachodniej Afryce. Ciekawe, co tam znajdziemy do jedzenia. Hej, chodźmy za tymi pelikanami. Na pewno będą wiedziały, gdzie znaleźć dobre miejsce na piknik. Może tutaj? Nie, jest za mokro. Co to było? Nie bój się, Armstrong. To rocha. Ryba o takim kształcie bez trudu porusza się w płytkiej wodzie. Chyba sama widzisz, że to nie miejsce na piknik. Byłoby, gdybyś był krabem. Ale nie jestem. Chce mi się jeść. O, może ten biegun zmienny podzieli się z tobą robakami? Nie zmieniaj tematu. Gdybyś była rybitwą wielką, mogłabyś coś tu złapać. Ciągle ta woda i woda. Bani, wracajmy do domu. Daj spokój, Armstrong. Tu jest tak pięknie. Na terenie 15 tysięcy kilometrów kwadratowych Parku Narodowego musi być jakieś fajne miejsce na piknik. Tutaj go nie ma. Ojej, to coś leci prosto na mnie. To chmara szarańczy. Widzisz? Na jednym krzaku siedzi 100 tysięcy owadów. Policzyłaś je? Tak, one mają tu swój piknik. Może i my tu zostaniemy? Chyba żartujesz. O, to świetne miejsce. O, wypłoszyliśmy Gekona, a przecież tu, na pustyni, jest jego dom. Jeśli myślisz, że się podzielę moimi kanapkami z tym wężem, to się mylisz. To nie jest jakiś wąż, to kobra egipska. Wszystko mi jedno, czy to żmija, czy wąż, i tak nie dostanie moich kanapek. Grymasisz i grymasisz. Nigdzie nie chcesz zostać, to nie zostaniesz, bo musimy już wracać do domu. No, trudno. Pani, wiesz, co ci powiem? Byliśmy tak daleko, a pikniku nie było. Fakt! To zaraz zrobimy go sobie tutaj. Słyszeliście, co ona powiedziała? Na wspaniałej wycieczce byli, misia Bani. I Armstrong, głodny cieczew amerykański. Dziś pokazaliśmy wam Mauretanię. A gdzie jest ten koszyk Bani? O, Bani, jesteś do Bani. Zostawiłam go w Mauretanii. Teraz ty, Gryzelda. Po raz drugi witam. Niech pan przestanie. Po raz drugi równie serdecznie wita was Gryzelda Szczurek w mini teleturnieju o zwierzętach. Zaraz zobaczymy, czy ten zawodnik jest dobrze przygotowany. Gotów? O, już nagrywamy? Cześć, tato, cześć. Panie Lisie, proszę się skupić. Pytanie wcale nie jest łatwe. Zechce mi pan powiedzieć, ile... O, z tej sprawy pani twarz jest w cieniu. Teraz ja mówię. Czy pan wie, ile flamingów żyje nad jeziorem Nakuru w Kenii? Chwileczkę, tylko je policzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jedenaście, dwanaście. Panie Lisie, nie będę czekać cały dzień. Proszę przestać, niech pan poda przybliżoną liczbę. No dobrze, w takim razie strzelam. 10. Więcej niż 10 na pewno nie. Żegnam pana! Co? Spada! Po raz drugi spada! Oto odpowiedź na moje pytanie. W okresie lęgowym blisko 2-milionowe kolonie flamingów gniazdują nad jeziorem Nakuru. O flamingach opowiadała wam Gryzelda Szczurek. Niech mnie też pokażą. Oddaję wam głos, Stinky i Jake. Dzięki, Gryzeldo. To wszystko, co na dzisiaj przygotowaliśmy. Naszymi gośćmi byli Paul Pelikan i Julia Flaming. Synki, czy nadal będziesz jadł tak, jak jadłeś do tej pory? Oczywiście. Przepraszam, mamo. Dalej będę jadł jak prosiak. Powiedziałeś, że jesz jak prosiak? Tak. Mama tak mówi, bo jem jak prosiak. To śmieszne, bo moja mama mówi, że jem jak tchórz. Jej, to cię nauczę, jak się je jak prosiak. A ja cię nauczę, jak się je jak tchórz. Miałeś rację, Jake. W naszym programie można się czegoś nauczyć. Pamiętajcie, kochani, od dzisiaj patrzcie na nasz świat oczami zwierząt. Opracowanie wersji polskiej na zlecenie Kanału Plus Start International Polska. Reżyseria Paweł Galia, dialogi polskie Ewa Zielska, teksty piosenek Marek Robaczewski, dźwięki montaż Janusz Tokarzewski, kierownictwo muzyczne Marek Klimczyk, kierownik produkcji Elżbieta Raszkiewicz, konsultacja Wiesław Różycki.
W wersji polskiej udział wzięli Ewa Serwa, Dariusz Odija, Jerzy Molga, Wojciech Machnicki, Małgorzata Kaczmarska, Olga Bończyk, Jarosław Boberek. Śpiewali Wojciech Paszkowski, Monika Wierzbicka, Jacek Bończyk i inni. Wkrótce spotkamy się znowu.